Cześć moje drogie, dzisiaj będzie filmik z rozdaniem też, bo ostatnio się nikt nie zgłosił, więc dzisiaj do Was powędruje nie duet, ale trio, bo dorzuciłam Wam taki błyszczyk, który nie ma koloru, jak widzicie, więc przyda się każdemu, do każdej matowej pomadki, żeby ją troszeczkę, trzeba jej tak dodać takiego blasku, żeby ją trochę przełamać, żeby nie była taka sucha może na ustach, może się komuś przyda. Co do podkładu, bo do dzisiaj będzie główny bohater, o nim dzisiaj Wam trochę opowiem, będzie to podkład, który ma mieć właściwości długotrwałe i ma być matowy. Moim zdaniem jest taka ładna setena, troszeczkę niezbyt tłusta, niezbyt taka lepka na skórze, także to już jest dużo. Ja mam numer 02, troszeczkę zbyt ciemny dla mnie, bo oksyduje niestety. Ma tutaj też kilka składników aktywnych, które tam mają działać pozytywnie na skórę. No i co ja Wam mogę powiedzieć, to na pewno polecam go do testowania. Tak, bo ma też swoje takie wady, ma też dużo plusów, ale mimo wszystko każdy z nas jest inny, każdy szuka co innego, więc jeśli masz możliwość przetestować, to tego bym zaczęła, na pewno. No i tyle, resztę zobaczycie w dalszej części filmiku. I baza, jaką użyję, to będzie Dior, nie mam innej, tańszej. I to jest baza matująco wygładzająca, średnio, bardzo średnio się sprawdza. Niewielką ilość rzucę tylko na centralną część, troszeczkę na czoło, co tam zostanie. Głównie skupię się tutaj, w tym miejscu, bo mam tutaj najbardziej rozszerzone pory. Baza na miejscu. I teraz weźmiemy się za podkład, który jest dzisiaj bohaterem tego odcinka. Jeszcze została mi jedna paleta i też niedługo zrobię z nią filmik i mam nadzieję, że kolor będzie dobry, chociaż taki, chociaż zbliżony, to żeby było dużo. Tak on wygląda, chyba będzie troszeczkę ciemniejszy niż bym chciała. Jest dość gęsty, taki dość kremowy i zobaczymy, czy będzie tak super kryjący, ale chyba tak, chyba się na to zanosi, że będzie to dość takie mocne krycie, takie dla osób, które mają trochę do ukrycia i czują się bardzo komfortowo właśnie w takim stopniu krycia. Brakło mi podkładu, niestety. I muszę przyznać, że jego wydajność, dwie pompki na pół twarzy, to jest tak trochę słabo, bo normalnie to mi wystarcza na całą buźkę, żeby tak delikatnie przykryć. I z tym kryciem to trochę przesadziłam, że będzie bardzo dobre, chociaż, no mówię, wrzuciłam dwie pompki na pół twarzy, a to krycie takie jest do średniego. Tutaj jakieś takie drobne rzeczy, jak widzicie, dalej przebijają, tutaj jakieś zaczerwienienia przy nosie też, plama, no to oczywiście to nie będziemy się na tym tutaj rozwodzić. No i cała ta część tutaj mi została jeszcze do przykrycia, no ale ta różnica jest taka delikatna, ale jest widoczna, więc to nie jest taki podkład, który ma takie krycie, wiecie, kamuflażu czy jakiegoś naprawdę super gęstego, napigmentowanego na maksa podkładu. To jest taki dzienny podkład, który myślę, że jakichś tam większych problemów nie powinien stwarzać. Jest bardzo gęsty, kremowy, więc trzeba troszeczkę gonić z nakładaniem, ale poza tym jest wszystko ok. Dorzuciłam go jeszcze na brodzie jedną porcję i tutaj wygląda teraz paskudnie, podkreślił strukturę skóry. Ogólnie jest bardzo widoczny w tym miejscu, a wcześniej to tak ładnie się ułożył. Na czole też dorzuciłam drugą porcję, to też zebrał się trochę w zmarszczkach. Rozblendowałam go jeszcze raz, ale nie wiem jak długo tak wytrzyma w takim miarę ładnym stanie. Także na cienką warstwę, taki dzienny efekt, jakbyśmy chciały uzyskać tym podkładem, no to jest to do zrobienia. Będzie, tak podejrzewam, u większości osób fajnie wyglądał, ale jak chcemy go dokładać, chcemy budować krycie, no to już to będzie ryzykowne. Przynajmniej u mnie wygląda byle jak w tej części. Wcześniej fajnie było, no to teraz mówię Wam, że jest tak struktura podkreślona, jest ten podkład bardzo widoczny, nie podoba mi się tutaj w ogóle. Na razie się tutaj jeszcze mi nigdzie nie zebrał, tutaj zaczynał, też nieładnie się połączył. I kolor mi troszeczkę zoksydował, taki zrobił się może nie jakiś pomarańczowy, jakiś rdzawy, taki brzydki, tylko po prostu lekko ściemniał. To jest troszeczkę teraz widoczne między chyba nawet jedną a drugą stroną i tutaj, gdzie jest go więcej, to jeszcze to jest bardziej widoczne. Także to nie jest taki podkład, który będzie idealny od początku do końca i na pewno trzeba będzie go przetestować. Jeśli macie możliwość, to od tego bym zaczęła. Skoro mamy już podkład załatwiony, to bierzemy się za korektor, też będzie to Eveline Liquid Camouflage, odrobinę rzucę oczywiście pod oczy i taką niedużą ilość, jak
Jak zwykle rozblenduję gąbeczką, potem wrzucimy bronzer, kremowy, rozświetlacz. Pojedziemy już całym pakietem i zobaczymy, jak się to będzie wszystko łączyć z tym podkładem. No, wygląda całkiem ładnie, gładko się to połączyło, nie ma tutaj jakichś takich ciap, plam i tego typu różnych nieprzyjemności. Teraz będzie oczywiście bronzer, użyję ten z Smashbox i odrobinę rzucimy na kości policzkowe, ale to tak naprawdę odrobinkę z jednej, z drugiej strony i zaraz go rozblenduję. Mam nadzieję, że też się fajnie tutaj wszystko połączy. Kontur mamy już za sobą, teraz odrobinę rozświetlacza. Jak zwykle ilości mi tutaj się takie walą na dłoń, nie potrafię opanować tej pompki. Popatrzcie, prawie tyle co podkładu się mi nałożyło, więc napakuję go tak pokaźnie, niech się błyszczy ładnie tutaj gdzie zawsze i rozblenduję go tutaj porządnie i będziemy pudrować zaraz. Chyba sekretem tego rozświetlacza jest to, że trzeba go naładować bardzo dużo. Wtedy wygląda i rozprowadza się bajecznie, bo jak damy trochę oszczędnie, tak delikatnie, nie chcemy się wyróżniać, nie chcemy tutaj oczywiście zwracać na siebie uwagi, no to ten rozświetlacz ma małe szanse powodzenia, bo fatalnie się rozprowadza i tak zawsze na niego narzekałam, że nie chciał się mi ładnie rozprowadzić i teraz już wiem, że to była przyczyna tego, że po prostu zbyt oszczędnie z nim tutaj pracowałam, zbyt oszczędnie go nałożyłam. Puder, który użyję, to ten co zawsze. Jakiś pędzelek też tu znajdę. I oczywiście na strefę T, gąbeczka i pod oczy taką małą ilością tego pudru przypudruję to, co tam trzeba i będziemy dalej konturować jakimś tam bronzerem. Na twarz użyję takiego mniejszego pędzla z Eco Tools i omiotę troszeczkę ten podkład, bo on naprawdę nie potrzebuje chyba dużo pudru, tak na mojej skórze to akurat nie jest wymagane na tłustej, to na pewno by się przydało coś konkretnego, żeby go utrzymać w ciągu dnia, a na tą chwilę to mi wystarczy tylko tyle, żeby zebrać lepkość ze skóry. Jeszcze bym chciała rzucić na kontur troszeczkę chłodniejszy brąz tym razem, nie Hule, tylko Sweet Coffee z Vivo, bardzo lubię te małe kwadraciki i tak odrobinę go rzucę, bo dawno go nie używałam i tak naprawdę tylko delikatnie tutaj podjedziemy, chociaż chyba za dużo nałożyłam, więc rozłożę na dwie strony odrobinę i może jakiś róż rzucimy albo zostawimy, tak zobaczymy. Jeszcze odrobinę tutaj przy skroni wetrę w stronę włosów i róż, którego użyję jednak, to będzie ten taki dość różowy, klasyczny. I odrobinę go tutaj rzucimy w to miejsce i ładnie rozblenduję. Widzę, że moje baby hair stanęły po prostu żądne roli pierwszoplanowej. Chcą tutaj rządzić, no ale niestety nic teraz nie zrobię z nimi, bo są właśnie polakierowane, sterczą, sztywne jak masakry po prostu. Nie mogę sobie z nimi już poradzić. Teraz sobie rzucę coś na brwi. Będzie to na pewno kredka z Benefit i będzie też żel z Eveline, który muszę przyznać lubię, bo bardzo ładnie się utrzymuje. I ma całkiem mocno pigmentację, więc jeśli masz takie dość gęste brwi jak moje, no to ten żel powinien wystarczyć w zupełności. Już tam poza jakimiś drobnymi uzupełnieniami nic więcej nie potrzeba. Więc ja sobie tutaj uzupełnię, co mi tutaj brakuje i podjadę potem z tym żelem. I teraz odrobina żelu, tak niewielka ilość. I ta szczoteczka jest troszeczkę większa niż w tego typu kosmetyku z Benefit i tam ta szczoteczka mi lepiej pasowała, bo lepiej mi się sprawdzała na końcówce brwi. Tutaj troszeczkę mogę się uciepać, no właśnie jak teraz to zrobiłam, o tutaj właśnie. Ale mamy chwilę, żeby oczywiście to posprzątać i żeby nam to nie zastygło, bo jak się ja zapomnę, to będę tak z tym chodzić cały dzień. Się potem już nie widzę w lusterku, ale ogólnie ten żel naprawdę jest bardzo fajny, podoba mi się. On chyba ma też jakieś włókna w sobie, żeby te brwi troszeczkę zagęścić i ogólnie sprawdza się bardzo fajnie. Żeby czeszę nadmiar, ułożę te brwi i mamy gotowe. I zostały nam jeszcze usta. Na usta rzucę Oh My Kiss, tą pomadkę numer 04, którą bardzo lubię, bardzo fajnie się sprawdza w ciągu dnia. Jeszcze rzuciłam sobie maskarę na dolne rzęsy, bo zapomniałam, muszę przyznać. I jeszcze chciałabym rzucić na usta ten błyszczyk z Eveline Extreme Shine Lip Gloss i to jest numer 04 Trendy Coral. Może się zgra z tym kolorem, tak mi się wydaje, że są troszeczkę podobne. Aplikator taki dość klasyczny i troszeczkę tego błyszczyka rzucimy na środek.
I makijaż skończony. Muszę przyznać, że tak podsumowując ten makijaż, nie było większych trudności z tym podkładem, tylko niestety nie podobało mi się to, jak on się połączył sam ze sobą. To już tak jest bardzo widoczne i ja takiego efektu nie lubię. Wolę, jak makijaż jest taki dość minimalistyczny, tylko jakiś tam kolor może się pokazywać, ale nie struktura makijażu, bo to się mi bardzo nie podoba. Lubię, jak jest właśnie wykończenie makijażu takie dość dzienne, delikatne, ale jeszcze tam ładnie kryjące. Tutaj krycie mamy tak do średniego, powiedzmy, można wykrzesać. Jak zaczynamy budować, no to niestety u mnie to się nie powiodło, bo wygląda ten podkład paskudnie. Teraz każdą chwilą widzę, że to coraz gorzej wygląda. A tutaj, gdzie jest nałożony jedną warstwą, to wygląda fajnie. Ogólnie w kamerze też bardzo ładnie wygląda, ładnie odbija światło. Na zmarszczkach się mi tutaj nie zebrał, chociaż na przykład inne podkłady miały z tym trudności. Nałożyłam na całą twarz oczywiście krem, a bazę zostawiłam tylko w tej części, gdzie mam rozszerzone pory. I tutaj też jest całkiem okej, także nie ma tutaj większego problemu. Połączył się też ładnie z innymi kosmetykami kremowymi, z pudrowymi, nie było większego problemu. No i tylko ta jego wydajność tutaj jest trochę taka wątpliwa, ponieważ dałam 4 pompki jak nigdy, także z każdym podkładem idę coraz wyżej w stronę amerykańską, bo tam naprawdę dają ogromne porcje. I tak wydaje mi się, że po prostu dużo tego kosmetyku tutaj wylądowało, dużo się wpiło mi w gąbeczkę. Nie wiem, jakby się to rozłożyło też palcami i czy też taki ładny efekt był, bo oczywiście gąbka dużo pomaga. Tutaj nie ma co ukrywać i każdy chyba wie, że za pomocą gąbki naprawdę fajne wykończenie podkładu można uzyskać. I to jest trochę też nieporównywalne do tego, co możemy uzyskać pędzlem lub palcami, bo każde wykończenie będzie inne. Co do pozostałych kosmetyków, to nie mam się tutaj czego czepiać. Ja już je używałam też wielokrotnie i muszę przyznać, że za każdym razem sprawdzają się ok, nie ma większego problemu z nałożeniem, z noszeniem i ze zmywaniem, także tutaj wszystko dobrze pod tym kątem. Dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, czy miałyście te kosmetyki z Eveline, czy jesteście zadowolone z nich. No i ja Wam życzę oczywiście wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!